Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 25. Oto Matka Twoja. Wierność posłannictwu. Wiemy, że posłannictwem Maryi było i jest macierzyństwo. Jej posłannictwem było zostać nową Ewą. A imię Ewa znaczy Matka Żyjących. Posłannictwem Maryi było zostać Matką Boga, który zamieszkał między nami, a potem Matką ludzi naprawdę żyjących, żyjących w Bogu i Bogiem, żyjących w łasce. Posłannictwem Maryi było tu na ziemi wydać na świat Odkupiciela. I nadal, aż do końca wieków, posłannictwem Maryi jest rodzić Boga w duszach ludzkich i dusze ludzkie rodzić dla Boga przez swe wszechpośrednictwo w świecie łaski. Już najpierwsze kroki, jakie uczyniła na swej drodze wierności Bogu, były przygotowaniem do tego posłannictwa. Przygotowaniem takim było jej wczesne ofiarowanie się Bogu, a potem jej ślub dziewictwa. Ale wówczas Maryja zdumiałaby się zapewne, jak później zatrwożyła się na głos Archanioła, gdyby jej powiedziano, że to dobrowolne wyrzeczenie się macierzyństwa jest właśnie naczelnym krokiem na drodze ku jej macierzyńskiemu posłannictwu. A jednak, choć nie wiedziała jeszcze wówczas zupełnie, do czego ją Bóg powoła, musiała mieć bardzo żywą i głęboką świadomość, że Bóg w swych zamysłach każdemu wyznaczył jakieś posłannictwo, skoro się tak pieczołowicie i starannie sposobiła do chwili, gdy zostaną jej oznajmione życzenia Boże. A przecież nie przeczuwała, jakimi te życzenia będą. Dlatego to w chwili, gdy to posłannictwo jedyne zostało jej oznajmione przez zwiastuna, Maryja nie odpowiedziała: niegodnam, aby mi się to stało, albo nie może się to stać, skoro męża nie znam. Ale zapytała: jakże mi się to stanie? Posiadała bowiem głęboką, prawdziwą pokorę, która, dostrzegając człowieczą słabość, nie traci jednak nigdy z oczu Bożej Wszechmocy. Maryja wiedziała, że skoro Bóg do czegoś wzywa, to dana rzecz nie może być niewykonana, choćby człowiek nie potrafił dostrzec, jak to się stanie. Dlatego trzeba pytać, trzeba prosić o oświecenie, o wskazanie środków, o wytyczenie kierunku, jaki ma obrać nasza droga wierności. Macierzyńskie posłannictwo Maryi, przygotowane jeszcze przed zwiastowaniem, potem oznajmione jako macierzyństwo Boże i przyjęte słowami: oto służebnica Pańska, otrzymało swe dopełnienie i uroczyste potwierdzenie z ust samego Chrystusa Pana, gdy z wysokości krzyża, wskazując oczyma na Jana, powiedział do matki: niewiasto, oto syn twój. Ewangelia nie wspomina, aby Maryja na te słowa cokolwiek odpowiedziała. Przyjęcie w takiej chwili macierzyństwa odkupionej ludzkości było takim dowodem miłości Boga i miłości ludzi, który już wykraczał poza zasięg słowa. Pytanie sprzed lat: jak mi się to stanie? Było już na zawsze rozstrzygnięte doświadczaniem, jak wszechmoc Boża wspiera Boże żądania. A wieczyste słowa przyjęcia, przyzwolenia, oto służebnica Pańska, obejmowały już raz na zawsze wszystkie wymagania posłannictwa.
dzisiejszych czasach jakoś dziwnie zatraciliśmy zrozumienie pojęcia posłannictwa. Unikamy tego słowa. Wydaje się ono nam jakieś nie tylko przesadnie górnolotne, ale nie pokrywające się z żadną rzeczywistością. Wydaje się nam, że może ono mieć zastosowanie tylko do ludzi zupełnie wyjątkowych. Rozumiemy, że można mówić o posłannictwie Maryi, Matki Boga i Matki naszej. Może nawet jeszcze o posłannictwie jakichś rzadkich, wielkich ludzi? Ale o posłannictwie każdego człowieka, zwykłego człowieka? To już wydaje się nam zupełnie bezpodstawne, jeśli nie wręcz śmieszne. Uważamy, że zwykły człowiek może mieć tylko jakieś zadania, jakieś obowiązki. Od biedy zgadzamy się, że może mieć jakieś szczególne powołanie. Ale posłannictwo? Przecież posłannictwo to jest zawsze jakieś przeznaczenie jedyne, niezastąpione. A my tak lubimy powtarzać, że nie ma ludzi niezastąpionych. I co najgorsze, wyobrażamy sobie, że tak mówiąc, dajemy dowód skromności, pokory, trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Nie jest to jednak wcale ani wyraz skromności, ani tym mniej wyraz pokory. To jest zwyczajnie, często bezwiedny, często nieświadomy, wyraz niechęci do spojrzenia w twarz wymaganiom Bożym. Ukryta w nas małoduszność lęka się trudu, dlatego pragniemy swoją odpowiedzialność jak najbardziej umniejszyć. A jednak z całą pewnością i ponad wszelką wątpliwość każdy z nas ma jakieś wyznaczone sobie posłannictwo. Nie tylko zadanie, nie tylko obowiązki, które mogą być dla wielu ludzi jednakowe, ani nawet powołanie, gdyż powołania są też rzeczą zbiorową, ale właśnie posłannictwo, jedyne, niezastąpione, niepowtarzalne, jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Dla wyjaśnienia, co odróżnia pojęcie posłannictwa od zadań, obowiązków, a nawet od powołania, weźmijmy za przykład właśnie macierzyństwo. Zwykłe macierzyństwo ludzkie. Macierzyństwo jest niewątpliwie powołaniem, a składa się na nie całe mnóstwo obowiązków i zadań. Poza tym jednak dochodzi do tego jakieś niezastąpione, niepowtarzalne posłannictwo. Wiadomo, iż wszystkie obowiązki i zadania macierzyńskie zdoła wobec dziecka spełnić dobrze, a nawet nieraz lepiej, ktoś inny niż matka. Czasem wychowawcy, opiekunowie, ale takiemu dziecku zawsze czegoś zabraknie. Wiemy o tym z doświadczenia. Zwłaszcza dziś, gdy tyle dzieci jest pozbawionych matki, zaczynamy to sobie coraz dokładniej uświadamiać. Zabraknie mu tego, co mogło mu dać wyłącznie posłannictwo matki. Tej właśnie jednej, jedynej matki, która jest jego matką. Jeśli wkładu tego posłannictwa zabraknie, lub jeśli ono zawiedzie, zostaje utracone coś niezastąpionego. Tej krzywdy nic w tym życiu nie wyrówna. Tak samo dzieje się z posłannictwem każdego w ogóle człowieka. Jest osobiste i zupełnie niezastąpione. Zapoznawanie w sobie własnego posłannictwa nie jest wyrazem pokory, ale zapoznaniem tej wielkiej prawdy, że każdy z nas jest jakimś ucieleśnionym zamysłem Bożym. Każdy z nas może powiedzieć o sobie, że już przed wiekami istniał w myśli Bożej, w Bożych zamiarach i postanowieniach. W przeciwnym razie nie byłby nigdy przyszedł na świat. A w celowości tych Bożych zamysłów Bóg wyznaczał już każdemu z nas jakieś posłannictwo, którego nikt inny za nas spełnić nie zdoła. W naszych czasach, jak rzadko kiedy przedtem, mamy poczucie, że jesteśmy wszyscy zbiorowością, wspólnotą. W Kościele to wzmożone poczucie wspólnoty znalazło swój wyraz w przypomnieniu nam przez Ojca Świętego wielkiej prawdy o mistycznym ciele Chrystusa, którego wszyscy jesteśmy członkami i komórkami.
ale właśnie ta wielka prawda o naszej wspólnocie w mistycznym ciele, wspólnocie ogólnoludzkiej, zakłada jednocześnie nieodzowność, niezastąpione znaczenie każdego z jego członków, każdej z jego komórek. Bo wiemy na podstawie praw przyrody, że wystarczy, aby najdrobniejszy nawet składnik jakiegoś organizmu nie dopisywał, nie spełniał swego przeznaczenia czy czynności, aby odbiło się to na całym ciele, na jego zdrowiu, tężyźnie, wzroście, a nawet urodzie. Tak właśnie dzieje się z posłannictwem, jakie Bóg każdemu z nas wyznaczył. Jest ono przeznaczone dla dobra zbiorowości. Jest wtopiona w zbiorowość, aby jej służyć, aby zapewnić jej rozwój, rozkwit, jej bezbłędne, sprawne działanie. To też właśnie na zbiorowości, na wspólnocie wielkiego, mistycznego ciała ludzkości odkupionej odbija się to zawsze tak czy inaczej, gdy najdrobniejszy, najskromniejszy nawet jego członek uchyla się od swego posłannictwa, albo co gorsza, w ogóle go nie dostrzega i sobie nie uświadamia. Ale jak je sobie uświadomić? Jak je dostrzec? Przecież to jest sprawa tak bardzo osobista, że nie może być na to wzorców ogólnych. A jednak jest. Jest wzór Maryi, która tak wcześnie uświadomiła sobie, że każdy człowiek przynosi ze sobą na świat jakieś posłannictwo. Wyrazem tego przekonania było jej ofiarowanie się w dzieciństwie, wyrażające gotowość na przyjęcie tego niewiadomego jeszcze posłannictwa w chwili, gdy Bóg je oznajmi. Potem było dążenie do jak najściślejszego zjednoczenia się z Bogiem przez miłość. Jej wyrazem był ślub dziewictwa. U nas miłość ta powinna się wyrażać w dążeniu do jak najpełniejszej czystości serca. Do tego, by żadna myśl samolubna nie odwracała naszej uwagi od Bożych natchnień. A potem przyszła kolej na pytanie, jak mi się to stanie? Tak samo trzeba pytać zastępców Boga na ziemi, jak Maryja pytała Archanioła. Pytać spowiednika, pytać ludzi mających Bożego Ducha. Trzeba chcieć wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje, a potem przyjąć posłannictwo w tej prawdziwej, najgłębszej pokorze, która im jest głębsza, tym więcej zdoła przyjąć w siebie Bożej Wszechmocy. Trzeba chcieć służyć, jak Maryja, gdy mówiła: oto służebnica Pańska. Służyć Bogu, służyć Kościołowi, służyć ludziom, całej wspólnocie mistycznego ciała Chrystusa. Służyć tym niezastąpionym, niepowtarzalnym przykładem, który każdy człowiek tylko sam z siebie zdoła wnieść, choćby to był jakiś wkład najmniejszy. A gdyby w jakiejś chwili najboleśniejszej, w której to posłannictwo odczuwa się jako mękę, przyszło raz jeszcze jego potwierdzenie, jak przyszło dla Maryi stojącej u stóp krzyża w słowach: Synu, oto matka Twoja. Trzeba je przyjąć jak Maryja, wierna raz danemu słowu. Oto ja, służebnica Pańska. Amen.